Hej! Cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Ruined King. Zdarzyła się rzecz niestety dość smutna i taka, która mnie osobiście trochę irytuje, bo, uwaga, kasę mi zużyło, a posiłek zjedzony się nie zapisał. Okej. Musiałem coś na szybko załatwić, więc pewnie to wyciąłem. Kasę, co nie wiem, czy mi zużyło, czy nie, ale chyba tak. Posiłek zjedzony niestety się nie zapisał, więc nie sprawdzę, czy to leczy pod koniec walki, czy to leczy wszystkich, czy pojedyncze cele. Niestety. Okej, ale zaliczył się quest główny, tak więc zobaczmy, co dalej. Maokai! Deprawatorzy! Siema, Maokai! Co? Gdzie? Wskaż ich Braumowi! Wy! Bezcześcicie Gaj! O! Dostojny drzewny stwór! To jakiś błąd! My... Ani kroku dalej! Nie brukajcie już tych ziem! Ważne to drzewo! Już je lubię! Na waszych truchłach wyrosną sadzonki! O! Leczy się co trzy tury. Mogą to zdjąć? Nie. I zwiększy sobie szybkość o 30%. Dobra, zmniejsza obrzeżenie do 60% tej mocy, jednej całej szybkości, ogarnia przełamana. I zadaje umiarkowane obrażenie bohaterowi, nakłada ładunek oplątania, zmniejszając szybkość. Dobra, nie wiem, czy to oplątanie coś więcej daje, ale dowiemy się. Zabić! Dowiemy się, kiedy ten ładunek otrzymamy. Więc póki co boimy, ile wlezie. Ale kurde. Jak idealnie znalazłem kończyłem odcinek, tak akurat przed bossem. Dobra. Czy bym mógł wykonać jakiś atak? Mógłbym to zrobić. Tylko pytanie, w której alei? Już niedługo. Pike? No, Pike nie ma, żeby za darmo wkroić, a wolałbym to za darmo zrobić, więc... Zjawnimy to tak. Dobra, sadzonka. No, co turę sadzonka eksploduje. Na pewno co plątanie zadając obrażenia. No, 5 tur. Okej, widzę, że sadzonek niestety nie mogę obniżyć. Nie mogę zniszczyć. Trochę szkoda. Dobra, no i Laoi mogłaby najwyżej użyć leczenia albo srogiej lekcji. No niech to będzie, niech będzie. Jest używalej mocy, no to... Nie jesteście gotowi! I ciągniemy jego obronę. Nie? Mamy napomnicę. Niestety nie dostaliśmy dodatkowej tury do jasnego, ale... się trudno. O, oplątanie, co to daje? Zmniejsza szybkość za każdy ładunek na dwie tury. Okej, ale mogę to zdjąć w każdym momencie z tym. Nie to. Mogę to zdjąć w tym momencie oczyszczeniem. Dobra, tutaj możemy już przygotować szalejącą skórę. Nie mam mocy, ale dobra. Już wszystko. Leczymy się. Tak już ma dużo tego, więc myślę, że zasady. Ładnie. I full płynność na bitek. Dobra, Eloy musiałby się podleczyć. I nie ma co, ale... Zwykłego ciosu.
Zasadzka czy plądrowanie? Nie, myślę, że zasadzka. Jeszcze dalej w kontroli mocy. Tak na wszelki wypadek, gdyby miał przysionek. Teraz poznasz prawdę! Żeby Illaoi się właśnie podleczyła. Nie, przy okazji była też trochę obrażeń. Pięknie. Matkę oczywiście straciła, ale to nic. Zobaczmy, Maokai. O, jakiś jego ult! No nie! Nie wierzę! No akurat, no specjalnie na to miałem to przygotowane, to musiał walnąć swoje ulti z Lola, no. Muszę wszystkich zastunować. Dobra, nowica jest przygotowana, więc tutaj... Bo nie, może z alei szybkości. Pajek nie chciałaby z alejący. Pomóżcie mi wstać! Chcę dalej walczyć! Okej, to powinno być. Gotowi na spotkanie z boginią? Mocy na siebie. Osłabień żadnych nie mam. Tarcza najdłuża. Dajcie wiedzieć, co nie zrobię. Więc... Gdzie wiemy? Wiatr cię pomści! Come on, serio? A bo dobra. Nawet nie muszę tego robić. Czy Yasuo zakończy? Tak średnio. Dobra, jab. Moje ostrza są głodne. Lecisz, mać, odpalę. O, Ari! Maokai, stój! Spotkaj Maokaja. Co, pewnie jeszcze Ari dołączy do drużyny. Wiecznie kwitnąca gałązka. Gałąź łamana z korony Maokaja. Wiecznie kwitnie, nawet gdy pozbawi się dostępu do światła i wody. Można sprzedać za 10 koron. Łańcuszek godnych, dla tych, którzy potrafią rzucić wyzwanie najsilniejszym z wrogów. Okej. Okay. Dobra, Pike ma level. Łomek runy i widmowy odpływ. Serio? Oburza nakładanie prąd morski. Wyganie akcji zadaje... ej, to jest fajne. Czystość ponad wszystko! Są trucizną! Ja cierpię! Nie są wrogami, owieczny. Ari... Jak? I... Dlaczego? Yasuo, odnalazłeś mnie. Nawet tutaj. Widzę, że mądrze wybrałam. Być może. A ja... Co to za obcy, Ari? Czy to twoi przyjaciele? Znam jednego z nich. Wastajanka? To ją miałeś chronić? Najęła mnie jako obrońcę. Widać, nie było to konieczne. Czemu zniknęłaś, nie mówiąc mi prawdy? Ta prawda nie była dla ciebie. Moje poszukiwania są tylko moje. Myślałem, że coś ci grozi. Zaproponowałem pomoc, ale ty chciałaś walczyć w Szarej Zatoce sama. Ja nie powinnam zbyt długo z kimś przebywać. Czułam twój potencjał. To dlatego cię odnalazłam. Dlatego też cię opuściłam. Nie chcę przerywać, ale nie mamy czasu na wzruszające chwile. Ani dziwaczne. Więc co tu robicie, jeśli nie bezcześcicie Gaju?
Szukamy kogoś. Nazywa się Gangplank. Czy to ten, który mąci mgłę? Co przez to rozumiesz? Gangplank wykorzystuje czarną mgłę? To niemożliwe. Naprawdę myślisz, że to niemożliwe, człowieku? Ja... Cholera. Ja również przybyłam na wyspy cienia w poszukiwaniu Gangplanka. Przyniósł tu artefakt mojego ludu. Ale na miejscu okazało się, że służy on większemu złu. Treszowi, panu czarnej mgły. Jest gorzej niż myśleliśmy. Tresz ma tu fortecę. Gangplank musi tam być. Złe duchy? Zabójcza mgła? To było niegdyś wielkie królestwo. Co tu się stało? Ten Gaj był święty. Stanowił oazę życia otoczoną śmiercią. Ostatni bastion chroniący przed wdzierającym się cieniem. Niestety i on padnie. Jak do tego doszło? Pokaż im, Ari. O, pokażę nam jego wspomnienia? Przed zrujnowaniem błogosławione wyspy były krainą piękna i cudów. Otoczone magiczną, białą mgłą. Skrywały się przez całe wieki. Leciwy jak same wyspy, Maokai był wolny. Zanurzył korzenie w świętym źródle głęboko pod ziemią, a jego wody pozwoliły rozkwitnąć wielu sadzonkom. Ziemię pokryły drzewa. Ich szmaragdowe korony sięgały po horyzont. Błogosławiona woda żywiła wszystko. Wtedy zjawili się ludzie. Z początku się rozwijali, lecz Maokai był ostrożny. Przez wiele lat ludzie wiedli na wyspie spokojny żywot. On zaś podzielił się z nimi tajemnicą błogosławionych wód. Wiele lat później zjawili się żołnierze. Maokai czuł, że stanie się coś okropnego. Szukali wody życia, bo słyszeli o jej leczniczych właściwościach. W końcu nadeszło zrujnowanie. Podsycani chciwością i bólem, żołnierze wraz z królem sprowadzili na wyspę czarną mgłę. W jednej chwili potężna eksplozja przetoczyła się przez wyspę, a czarna mgła zajęła wszystko. Maokai wchłonął część błogosławionej wody i musiał działać. On przegnał cienie, szukał schronienia. Lecz teraz wyspy cienia to jedyne, co pozostało. A Maokai, pełen nadziei, stara się rozegnać mgłę. Jesteś obrońcą. Byłem nim. Mogłem swobodnie przemierzać wyspę. Teraz jednak mgła tworzy mury. Bariery nieprzekraczalne nawet dla mnie. Twoja moc jest ogromna. Coś cię wstrzymuje? Ten, którego szukacie. Gangplank. Kontroluje mgłę. Jest teraz bardziej niebezpieczna, koszmarna. Wkracza tam, gdzie nie powinna. Nie odpowiedziałeś na pytanie. Wiele mnie powstrzymuje, istoto z głębin. Moje korzenie, pijące niegdyś błogosławioną wodę, obecnie wchłaniają czarną mgłę, która wyniknęła do krypt pod ziemią. Błogosławiona woda? Przyjacielu, czy Braum znajdzie ją w tych kryptach? Nie. Studnie wyschły. Resztki tej wody krążą w mych liściach i korzeniach. Jesteś pewien?
Braum przysiągł wrócić do swej wioski z lekiem. Braum nigdy nie kłamie. Woda w kryptach z pewnością będzie skażona. Czarna mgła tego dopilnuje. Braum z przyjaciółmi znajdzie sposób, by ją oczyścić. Musimy spróbować. O ile jakakolwiek woda jeszcze pozostała, jeśli jakąś znajdę, a ty wciąż będziesz żył, podzielę się z tobą. Wastajanko, idziesz do krypt? Dlaczego? Szukam czegoś. Informacji. Mogłaś mi o tym powiedzieć. Jeśli musisz wiedzieć, szukam wiedzy na temat moich przodków, mojego ludu, Vesani. Nie powinni być Vioni? Nigdy ich nie spotkałam, ale dawno temu, przed zrujnowaniem, Vesani przybyli tutaj. My też idziemy do krypt. Musimy uwolnić korzenie Maokaja i utorować dalszą drogę, jeśli chcemy złapać Gangplanka. O, to świetnie. Ja także dotrzymam słowa. Idziemy z tobą. Yasuo, widziałeś moje moce, ale nie widziałeś wszystkiego, co potrafię. Kiedyś miałam za sprzymierzeńców śmiertelników, przyjaciół. Będąc przy nich, ja ich skrzywdziłam. Jeżeli dowiem się więcej na temat mojego ludu, dowiem się więcej o sobie i mojej magii. Do tego czasu będzie dla was bezpieczniej, jeżeli będę podróżować sama. Nasze ponowne spotkanie nie było przypadkiem. Jest jakiś powód. Idziemy z tobą. Dobrze, dopóki każdy nie osiągnie swojego celu. Później wszyscy pójdą w swoją stronę, sami. Zatem postanowione. Może faktycznie nie chcecie niszczyć, a pomóc. Uważajcie, maluczcy. Jasny szlak, tyle gadania, ty tak długo siedzę cicho, nie no, po prostu... Ari dołącza do drużyny, leczenie też, okej. Tajemnicza, Ari to tajemnicza, Ari to tajemnicza lisia Vastajanka, która obdarzona jest naturalną więzią z magią Krainy Duchów i poszukuje swojego miejsca na świecie, aby przetrwać. Ta dość zachowawcza drapieżniczka nauczyła się manipulować emocjami swoich ofiar i wysysać ich życiową esencję. Ari potrafi zarówno niszczyć, jak i wspierać, a jej główny cel stanowi odkrycie tajemnic swojej przeszłości. Umiejętność w lochu, zwodnicza kula, wysyła i przywołuje kulę. Zwodnicza kula ujawnia magicznie ukryte obiekty i wypędza pobliskie cienie. Jeśli przeciwnik zatrafiony kulą odniesie obrażenia, Ari rozpocznie walkę, w której od początku będzie mieć dwa dodatkowe ładunki kradzieży esencji. Ari kumuluje ładunki kradzieży esencji, gdy używa zwodniczej kuli. Kradzież esencji wzmacnia Ari i jej zaklęcia leczące. Gdy kradzież esencji osiągnie 9 ładunków, następna umiejętność Ari stanie się mocniejsza i uleczy jej najbardziej rannego sojusznika. No dobra. Ari, Yasuo i Pike. Kurde, szczerze, trochę mi się to nie uśmiecha. Może zamiast Pike'a weźmy MF-kę teraz. Ale dalej mnie boli, że nie mogę mieć wszystkich naraz w jednej walce. To są... O! Dobra, Ari wskoczyła do teamu. Oczywiście korzenie. A właśnie, czy możemy jeszcze pogadać z nim? Przez te wszystkie lata nie czułem takiej rozpaczy, takiego gniewu we mgle. Słabne. Skarbiec na zachodzie. Wyczułam tam czarną mgłę przenikającą do mych korzeni. Drogę naprzód blokuje wielka ściana mgły. Kiedyś bez problemu mogłem ją zniszczyć, ale teraz? Mimo moich wątpliwości zaufam wam. Póki co, proszę, oczyśćcie skarbiec na zachodzie. Dobra, i to już się powtarza. Okej, okay, mamy iść do strasznego lasu, ale możemy iść na cmentarz, albo tam wyżej. Zobaczmy, czy to... Oczywiście nie wejdę od tej strony, mimo iż na spokojnie bym mógł. Dobra, tutaj nie przejdę. Jednak, bo to jest zamblokowane. Ale czy mogę z tego skorzystać? Mogę! Super! I proszę! Patrzcie, jaki my tu dystans przebyliśmy. I co, ja mam iść do lasu, jak rozumiem?
to pójdźmy najpierw na cmentarz. Okej. Dwa. A tu mamy 5 skarbów i 3 elementy lore. Okej, to jest też taka zamknięta lokacja, więc... Wiatr niesie woń śmierci. Spaczony kapłan, to jest ktoś nowy. Liczna woda spaczona leczenia wszystkich sojuszników, lecząc nieznacznie niż obelizja, dając lekkie obrażenia magiczne. Atakującym przetrafieniu. Okej, dobra. Skup się na moim ludzie. Nie chcę ściany. Wolnicę. W sam środek! Okej, to walało mocno. To nie jest. Ostrzegałam. Udało. Większe otrzymywane obrażenie fizyczne i magiczne przez Twittera o 50%. Spoczy. Dobra. Tyk. Tyk. No w sumie. Albo nie, to tego możemy użyć. Nieważne kiedy użyję, trafię po nim, więc... Dobra, to było debilne. Kolejne nacięcie na splunę. To już było za daleko. Spoko. Teraz naprawdę dobre. Czyli było sobie zostawić tam. Mówisz i masz. Użyjmy co mogę. Będę szukać. Okej, zbieramy więcej składników. To mi się bardzo podoba. Tutaj co? Odłamki czystej many. Niewiele ekstra za to dostałem, no ale mi się trudno. Fragment center... A no, no tak, bo to jest przecież zjawa. Wiem? Nieco fasyk! Przez 3 minuty prosto to jest. To jakie cudem mnie zabiję? Oczyszczająca aura. Co turę usuwa wszystkie osłabienia. Okej, okay, czyli... Niestety, ale wszelakie krwawionka nie będą działały. No, bynajmniej nie jeść, dopóki on będzie pierwszy atakował. Widzę, ja tak umiarkowane w każdemu bohaterowi zwiększa sojusznikowi szanse na wyniki krytyczne. Okej, czyli to jest taka, on jest takim turbosportem, a ten dobrze wiemy, co robi, więc... Musimy tego sfokusować na spokojnie. To jest co tutaj? Nie.
nie? Aura, podpalenie, klepnięcie. No ale dobra, właśnie. Czyli MF-ka też tutaj nie będzie mogła za bardzo podziałać. Okej, nie wiem jak on spugłował tym pierwszym ciosem. Czuć proch strzelniczy. Zapomniałem, że to też działa, że to działa losowo, a nie w jakiejś konkretnej celi. Wyniszczające kółko zdaje tyle, by to przeszycie. Fokusować to w pełni. Dobra, to też nie jest wyniszczające na wiki level, więc mogę nie wiem, się zobaczyć. Ryk wiatru! Szybko, niczym zemsta. Ale może się udać. Dobra, czy klepnięcie zabije? No wątpię, ale... O, teraz ładnie walnęło. Dobra, Jasuo już może to przygotować. Ari jeszcze nie ma tego. To się też skorowało. Zabicie przyznaje co mnie działa duchów. Zdaje wszystkim wrogom ich podpala. O, nakłada ogłuszenie i spowolnienie. A dobra, ale to jest po nim, więc... Dziękuję. Dobra, to myślę. Za dużo magii. A, w Aris głową, ale nie trafi. Jak już to mam użyć Erki, to od Yasuo najbardziej. Moja kolej! Ten se tarczę nastawi. Czy nastawi? Nałoży. Zdjąć. Musiało boleć. Mam dla ciebie coś wyjątkowego. Możemy go za chwilkę zabić. Bardzo spoko. To za ciekawe wygląda. Zobaczę. Yasuo. Odbija obronę. Żeby to walnąć przed. Mocy to nie dobrze, ale można dać przed. Uwagi, Yasuo dostanie. Jest to stanie lepiej, ale to lepsze. Tylko łapie oddech. Szkoda amunicji. Najlepsi górą. Okej, czemu Yasuo dostał za 400, a MF-ka za prawie 700 HP leczenie? Tego trochę nie czaję. O, starożytna zębatka. Element pradawnej technologii, używanej niegdyś na błogosławionych wyspach. Składnik wykorzystywany do zaklinania. Okej, nie spodziewałem się, że takie zębatki mogą użyć do zaklinania, no ale dobra. O co tu chodzi? Drzwi są zamknięte. Wow. W sumie czemu mnie to nie dziwi? Bo jak mam wybierać, to niech Yasuo zaczyna. Żeby spowalniał właśnie drogi. Fragment cmentarnego posągu. Już drugi. Czuję ich strach. Nie wiem, czy takie coś może się bać, no ale dobra. I do piachu! Ja mogę go na już zrobić, to czemu tego nie zrobić. Oczyścić.
Serio to przeżył? Ostrze wszystkich traktuje równo. Swoje ogony. Niestety się podleczył, co mi się trochę średnio podoba, no ale mi się trudno. Tak, zadaję obrażenia przy szycie, tutaj tyle. Trochę słusznika do przodu. Powoli rozdzielając strzały. Chcę to. Będę gotów. I oczywiście nie zmieniłem alei. 20 punktów. Cóż. Przeszycie! I to bardzo ładnie. Co mi się ogólnie bardzo podoba. Dobra. Bang. Sprawdzimy sobie od Ari. Umiejętność. Tutaj potężna wichura. Zew burzy! Jeszcze niestety nie możemy na to sprawdzić. No, to walnęło mocno. Klepnięty chyba jest, więc myślę, mogę się zniszczyć. Oczywiście się healuje. Za wolno! Kolejnego wroga mniej. No dobra, super umiejętność. Przewracam sobie wszystkim sojusznikom, zwiększając obrażenia. Szedłku kradzieży. Dobra. W końcu mogę odpuścić. Wciąż szukam. Okej, przyznaję. Nie wygląda to tak epicko, jak myślałem, że będzie. Ale dobra. Ważne, że zobaczyłem. O, kolejna zabawkowa łódka. No, to miejsce jest zniszczone. Wciąż wybrzmiewają tu echa wydarzeń z dawnych czasów. Niczym listek na wodzie. Okej. Czekajcie, uda nam się spotkać Kalistę. W ogóle strasznie mało ekspo za nim dostaję, to mi trochę boli. Ten posąg jest powodzią uszkodzony, brakuje mi wielu fragmentów. Na ten posąg. No jeszcze nie mogę. Brakuje mi jeszcze kilku. Kilkunastu fragmentów. Dobra, kilkunastu chyba przejdzie. Fragment posągu. Jeszcze nie mogę. Zobaczmy, czy mi coś opis nie powie. Tak. 4. Kurde, finalnie ta łódka pójdzie na sprzedaż, widzę. Bo większość idzie na minus, tak naprawdę. Większość u większości. Kamienna dłoń. Ramię i korpus. Korpus, ramię oraz dłoń, czyli no trochę jeszcze brakuje. To jest zajebista skrzynka. Tutaj
List do wielkiego generała, część druga. Nieee! Zobaczę z nim, ale to za chwilę. Daj mi spokój, typie. Jasny gwint! Dwóch naraz! Dlaczego? Dlaczego dwóch? Zobaczmy, co ty na to! Nie, czemu tak mało? To mi zdjęło ten ładunek? Chyba tak. Ale jeśli on już walnie to w Yasuo, no to niestety, ale niewiele to da. Pomszczę cię! Okej, walnąłem MF-kę, ja to gorzej. Dobra, ile tu bije? Śmierć jest niczym wiatr! Boże, na co ja się porwałem w tym walce? Nawet się nie spociłem. Z resztką HP. I ta HP MF-ki zadziałało, czy nie? No, oczywiście, że nie. O czemu by miało? Cudnie. Zachciało mi się walki, tylko bardziej przez na tym straciłem. Dobra, ale dalej nie mogę przejść. Ani tu, ani tam, no to posąg już musi być kompletny, wydaje mi się. Proszę, jednak nie. No to gdzie są pozostałe fragmenty w takim razie? Może jakiś pominąłem? Nose? Dobra, nie będę... Wróciłbym się teraz do tego, ale... Dodaję Marii pojedynczo. Czemu nie mogę średniego eliksiru wykorzystać w walce? Przecież to jest idiotyczne. Jeden Marii, jeden MFC, jeden Yasuo. Jeszcze jakiś taki mniejszy, średni eliksir. Podpite, więc przechodzimy. Czy to jest dobrze? Nie. No, to jest oczywiście ostatni fragment. Tylko jak mam te drzwi otworzyć? Oj, ten medal skakuje tu jak nic. Skakuje tu jak nic. Jak ja mogłem być tak ślepym i nie zauważyć, że tutaj te schody prowadzą mnie w to miejsce? Fragment. Tutaj jeszcze będzie fragment lore. W tym miejscu. I kombinacja. Brawo ja. Trzeba było nas zostawić. Nowa zmyłka. Dobra, ja już jestem po walce. Co mamy tutaj? Rasa. Nigdy nie udało mi się zobaczyć tego stwora, ale podobno jest wyższy od 10 mężów.
Ma kilka ohydnych głów spowitych zielonym płomieniem i dzierży ogromny topór. Kat z wysp, tak o nim mówią. Jeśli moje źródła się nie mylą, legenda mówi o duszach zabitych podczas pierwszego Harrowing. Wszyscy, którzy nieopatrznie poddali się działaniu czarnej mgły, zostali wciągnięci do źródła mocy i zmienili się w jednolity byt. Nasyceni gniewem zmienili się w szalejący wicher furii. Ludzie nazywają ten byt rasa. Jeśli kiedykolwiek go napotkasz, uciekaj, dobrze ci radzę, nie pozwól, aby strach lub zachwyt tobą zawładnęły, albo staniesz się jego częścią. Nie mogę powstrzymać cię przed podróżą, jednak mam nadzieję, że ta wiadomość pozwoli ci się przygotować. Okej, rasa to wiem, który to jest. On w Legends of Runeterra ma dość ciekawą kartę i dość ciekawy użytek, ale głównie jest przydatny, jeśli chodzi o jego... ale jego bronią jest mityk, który w grze nazywa się Nocny Drapieżca. Dobra, powoli levele w górę. Za chwilę będzie 17, to mnie bardzo raduje. Proszę, nie czuję, kiedy rymuję. Okay, kolejny fragment, to już będzie chyba ostatnia część ręki. Nic nie poradzę, że czuję ból tych dusz. Jest przytłaczający. Gdy spędzisz tam trochę czasu, to da się żyć. Okej, myślę, że Ari jeszcze zapyta, o co Pekowi chodzi, no ale niestety. Drzwi są zamknięte. W sumie nawet chyba trochę się cieszę. Będąc pewien, jaki gnój za nimi czeka. Plus nie wiem, czy na tego... O, o co jest? Ten grób zarosły skażone korzenie. Okej. Okay. Nie bardzo wiem, co mi miała dać ta informacja, no dobra. W sensie wątpię, że mogę ten grób otworzyć, nawet gdybym mógł, to nie wiem, czy chcę to robić. Teraz mogę naprawić posąg. Dwa głośne kliknięcia. I co, to się otworzyło? Tutaj? To nie. Dobra, tam też się otworzyło, po prostu muszę podejść. Prowadzi mnie wiatr. Jak wielofalowa? Jednego typa walnąłem. No, jasno. Czas na... aby wydali ostatnie tchnienie. Zoriekedon! Nie! Okej, to muszę pokazać tak, jak sądziłem, że wyjdzie. To 118, czyli z tego gościu zdąży walnąć. Chyba, że... walnie tym? Nie, to walnie po nim. Tak. Idź za światłami. Jedna osoba padnie niestety. Będę cię wspominać. Serio? Czemu akurat Emetkę? No to wodę się wysyła. Co nie okarniam, czym naprawdę myślą? Uwaga, celuję! Czy ta jest dobrze wybiera cel? Zaczyna nam to wychodzić. Dobra, ten się przygotowuje, więc nie ma co zastanawiać. Yasuo też się nie ma co leczyć. Nie powstrzymają mnie na długo. Dobrze czuć się, kochany. Niech mi ktoś pomoże! Emetka tak nie dalej. Pomszczę cię! Czemu Emetka nie atakowała teraz? Emetka miała atakować teraz! A czemu jest obniżone?
nie uciekniesz mi! Adios. Ktoś jeszcze? Niech ktoś to posprząta! Pięknie, kolejne levele. Zobaczmy. Trzeci level urde pasy natychmiastowe umiejętności. To mi się podoba. Dobra, pomijamy to wszystko. I teraz będziemy sprawdzać. Nie ekwipunek, umiejętności. Okej. Okay. Wszystko wydamy. To lecimy dalej. Na płci nagrobnej widnieje inskrypcja, a napis jednak jest niemożliwy do odczytania. No po tylu latach to się nie dziwię. Chciałbym odczytać, to było tak najdziwniej. Kłopoty to moja specjalność. Świetnie, zobaczony kapłan i dwa żywiołaki. Rośnie w siłę. Zaczynam powoli myśleć, żeby MF-ki nie wymienić na pajka, naprawdę. Phoenix Onyx. Zobaczmy go w takim razie. Naszyjnik. Obrażenia i unik. Okej. Okay. To się ma z Ari. Gorszy, więc zostanie sprzedany. Ale tutaj mamy skrzynuję. Oho, to mi się nie podoba. Zastanawiałem się, od jak dawno to się tu znajduje. Jest to piękne. Ale to posążek poświęcony wspomnieniu miłości. Ludzie nie powinni rozwodzić się nad przeszłością. Marnują życie, patrząc na siebie, za siebie. Wyraźnie widać, że ktoś bardzo kocha tę osobę. Ale uwięzić miłość w nieskończonej pętli? To stagnacja. Miłość zmienia się z czasem. Bogini do tego zachęca. Ta miłość jest rozczarowująca. A według mnie to słodkie. Nie mamy czasu na jakieś słodkości, nie możemy wytchnąć. Jaki jest sens w życiu, którego nie można zmienić? Okej. Okay. Co myśmy tam znaleźli? Ekstechowe memento mori, łamacz ognistym sercu i tonika korsarza. Nice. Czy hekstechowe? Co tu robił? Co tu robił hekstech? To jest co? O, i to jest chyba coś rzadkiego do wzięcia z tego co widzę. Dobra, tunika korsarza, lepsza, więc zamieniamy. A ten posążek będzie lepszy, czy nie? 20% szans na zadanie 100 nieuchronnych. Troszkę więcej ataku, cała reszta jest gorsza, więc nie wymieniamy, też pójdzie na sprzedaż. Pokaż mi to memento, bo jestem ciekaw, jak to wygląda. Znaczy, tak widziałem mniej więcej. O, przedmioty zadania! Niewielkie urządzenie zasilane drobnym hekstechowym kryształem wyświetla ruchomy obraz przedstawiający mężczyznę i kobietę w tańcu. Ej, to jest fajne. To jest przedmiot zadania, czyli to nie jest na sprzedaż. Ciekawe, komu możemy to oddać. Dobra, jak to wygląda na mapie? Prawie wszystko znalezione. Tu jest jeden element fabuły, a tu mi został jeden skarb. Dobra, to idziemy. Jest to fabuła? A, stoi na niej. Wynalazek. Idą po mnie. Słyszę ich wszędzie. Nawet gdy się schowam, ich krzyki przeszywają moją duszę jak zimny wiatr. Gdy desperacko staram się je zignorować, nawet gdy zakryję uszy, wciąż słyszę głosy. Na co mi był ten artefakt, ale jego znalezienie było przecież moim życiowym celem. Łączenie faktów, odkrywanie miejsc, planowanie kolejnych kroków. Ta wyprawa była wieloletnim przedsięwzięciem. Zdawało mi się, że nic mnie nie zaskoczy. Pomyśleć, że kiedyś ta praca wprawiała mnie w ekscytację. Co mi strzeliło do głowy? Co zwykły badacz może zrobić przeciwko hordom upiorów?
trzeba było myśleć o tym wcześniej, skonstruować coś, co byłoby w stanie je powstrzymać. Tak. Powodzenia jeszcze. Gdyby tylko wciąż istniała dziarska dziewica, przynajmniej można byłoby się, się schować i ukryć to, to coś. Okej, okay, ale o czym on teraz gada? No bo prawie na pewno nie gadał o tym Memento Mori. Gdzie jest ten skarb teraz? Jest schowany, no. Burujskie szaty, proszę, proszę. Dobra, co teraz ma na sobie Ilojka? Starożytne burujskie, z tą podatnością na leczenie. O, to nie jest do Ilaoi? Do kogo? Do Lewki? Nie. A, proszę, do Arii. Przywraca zdrowie co turę i zwiększa obronę fizyczną. Pięknie. No i ładnie, to mi się podoba. Dobra, tam już nie muszę iść, bo tutaj mam przejście. Dobra, czyli co? Cmentarz ukończony w 100%. I taki był, i taki pośrednio widzę jest cel tego odcinka, bo są w timingu. Dobra, no to co? I lecę sobie odpocząć, a w kolejnym odcinku będziemy kontynuowali questa dla Maokaja, aby znaleźć i oczyścić jego korzenie. Co jest? A, o! O, a, nie, dobra, okej. Dobra, no to co? Odpocznij i zjedz posiłek. Ja teraz, żeby nie zmarnować tego posiłku, przeniosę się teraz do... Czy przeniosę? Od razu nagram kolejny odcinek, ale myślę, że po tej gadce z Maokajem przeniesiemy się do Bilgewater i posprawdzamy, czy aby jakieś nowe questy się nie dodały na tablicy. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Root Geek. O, nawet nie ma gadki, więc tym bardziej skończymy wcześniej. Cześć!